Cześć. Terenia TV. Cześć, tutaj Terenia TV, a właściwie warsztat Tereni. Dzisiaj pokażemy Wam kolejną rzecz, którą można wykonać samemu, a która bardzo ułatwia w tym przypadku grę w karty. Mamy taki okres, że są ferie, a wcześniej dzieci i uczniowie spędzali bardzo dużo czasu przed komputerem, więc dobrze by było, żeby ten komputer chociaż na chwilę odszedł na bok. My układamy puzzle, gramy w Uno i spędzamy w ten sposób czas. Wczoraj zauważyliśmy, że jak Tereska ma więcej kart, to pojawia się pewien problem, prawda? Spróbujemy go pokazać. Dam Ci bardzo dużo kart. Czasami jest tak, że Tereska dobrze gra w karty i tych kart ma bardzo, bardzo dużo. Ja mam problem z utrzymaniem, a ciekawe jak Tereska da radę. Dwoma rączkami może spróbuj. O. Świetnie. Bardzo ładnie. A teraz spróbuj tą jedną kartę wyciągnąć i dać. Tutaj załóżmy, że siedzi mama i chcesz dać tę kartę. O, właśnie. I tutaj się pojawia problem. Niektóre dzieci, tak jak Terenia, no ten chwyt w rączce mają troszeczkę inny. No właśnie. Troszeczkę słabszy. W związku z powyższym wymyśliliśmy taki sposób, jak pomóc Terenie, tak? Tak. Bardzo nam się przyda do tego pudełko po chipsach. No właśnie. Takie jakieś pudełko po chipsach, musi być to pudełko, ponieważ posłuży nam do tego, że będzie to pełniło funkcję chwytaka do kart. Do tego pudełka będzie nam potrzebny zwykły taki nożyk. No. I sprawa jest już załatwiona. Co trzeba zrobić? Naciąć. Ja tutaj, uwaga, wcisnę i napnę. Bardzo pomału i delikatnie. Najlepiej, żeby to robiła tylko osoba dorosła. Prawda? Prawda. Właściwie przyrząd skończony, prawda? No można to jeszcze ładnie udekorować, pomalować sobie, nadać swoje imię. Jak wykorzystać takie pudełko? Tak, karty wkładamy w te uprzednio zrobione nacięcia. One nam się tu bardzo ładnie wówczas trzymają. Proszę zobaczyć, wkładanie też nie jest jakieś specjalnie tutaj trudne. Wiadomo, troszeczkę zależy od grubości kart. Ale co się tutaj fajnego dzieje? Ja spokojnie mogę te karty tu powkładać. Osoba grająca, asystent może też osobie na przykład takiej z niepełnosprawnością dłoni, jak ma Tereska, też pomóc te karty włożyć. Ale dalej już może Terenia sama spokojnie grać. Mamy taki wachlarzyk kart, prawda? Tak. Proszę, trzymaj. Pokaż, jak łatwo Ci jest trzymać. Świetnie. I jeśli byś chciała teraz dać jakąś kartę mi, to co robisz? Przytrzymujesz sobie jedną ręką, tak, i tą kartę, którą chcesz, wyciągasz spokojnie. I dajesz zawodnikowi, prawda? Nie. Po sprawie, kto wygrał? Ja. Jak zawsze. Ja. Zapraszamy, zróbcie sobie taką rzecz samemu. Szczególnie jest to polecane do osób z niepełnosprawnościami, ale tak jak powiedziałem już wcześniej, niekoniecznie. Małe rączki też sobie czasami z kartami niekoniecznie dobrze radzą. Tutaj jest to dużo łatwiejsze i zabawa jest wtedy dużo, dużo fajniejsza, prawda? A Uno można? A Uno można grać. To co, zapraszamy do następnego odcinka. Ja właśnie, Uno. Zapraszam do następnego odcinka. Pamiętajcie, dla nas jest bardzo ważne każde serduszko, każdy kciuk w górę. Oraz jeśli oglądacie przez serwis YouTube, to subskrypcja, wtedy się dowiecie o każdym naszym nowym filmiku. A ponadto pomaga nam to rozwijać naszą działalność dalej. To? Ta-ta! Pa, pa! Ha!